Rdzeniowy zanik mięśni, czyli potocznie zwany SMA od spinal muscular atrophy, jest genetycznie uwarunkowaną chorobą zwyrodnieniową dotyczącą komórek rogów przednich rdzenia kręgowego, która nieuchronnie prowadzi do zaniku mięśni i do utraty wszystkich możliwości ruchowych, które miał pacjent, łącznie z mięśniami oddechowymi i z mięśniami, które odpowiadają za połykanie. Także pacjenci, którzy mają najcięższą postać choroby, czyli tak zwany typ pierwszy, to są pacjenci, którzy historycznie, na szczęście już teraz, nigdy nie usiedli, a najczęściej ich życie bez wspomagania skończyłoby się około drugiego roku życia. Postać druga, troszkę łagodniejsza, to są pacjenci, którzy nigdy by nie chodzili. I postać trzecia to pacjenci, którzy by chodzili, natomiast tą umiejętność by zatracili. Większość z pacjentów z typu pierwszego i drugiego gdzieś wymaga wsparcia oddechowego, wsparcia żywieniowego. To jest co prawda choroba rzadka, ale z tych rzadkich dość częsta, ponieważ choruje w Polsce, według naszych rejestrów, mamy około 1000 pacjentów z rdzeniowym zanikiem mięśni, a rocznie rodzi się około 50 dzieci z tą mutacją w genie SMN. Do tej pory my jako neurolodzy i neurolodzy dziecięcy mieliśmy właściwie tylko zadanie poinformować rodziców, że ich dziecko jest chore i tak naprawdę skierować do wielospecjalistycznej opieki, ale jednak bardzo paliatywnej. A w tej chwili od 2019 roku, a właściwie jeszcze wcześniej, bo pojawiły się jeszcze takie programy wczesnego dostępu do terapii, badania kliniczne i tak dalej, rozwinęła się terapia rdzeniowego zaniku mięśni i od pierwszej terapii, która była w programie lekowym, czyli leku, który nazywa się nusinersen, który był najszerzej stosowany w programie lekowym od 2019 roku, do włączenia od 1 września terapii genowej i leku doustnego, właściwie w tej chwili w Polsce możemy powiedzieć, że mamy dostępne wszystkie trzy terapie i nie ma pacjenta, który w jakikolwiek sposób byłby zapomniany lub nieleczony. A to myślę, co jest w ogóle najważniejsze i przełomowe, to jest wdrożenie przesiewu noworodkowego. Czyli każde dziecko w Polsce może być screeningowane, czyli przesiewane w kierunku rdzeniowego zaniku mięśni. I wybieramy terapię, która jest najlepsza dla dziecka. Te najmłodsze dzieci z przesiewu teraz najprawdopodobniej najszybciej będą kwalifikowane do terapii genowej, zwłaszcza dlatego, że terapia genowa jest zarezerwowana właśnie dla tych najmłodszych dzieci, bo dajemy najmniejszą ilość tego wektora wirusowego, w związku z tym możliwość powikłań, objawów niepożądanych jest znacznie mniejsza. Ona jest zarezerwowana w programie lekowym dla dzieci do 6 miesiąca życia, uprzednio nieleczonych żadnym innym lekiem. Natomiast są te dwa leki dostępne, lek doustny i lek podawany dokanałowo, który jest najdłużej w terapii. To są obie skuteczne terapie, wszystkie trzy są skuteczne. My nie mamy żadnych dowodów na to, żeby twierdzić, że któraś jest bardziej skuteczna. Od początku badań przesiewowych w klinice jest pod opieką 5 dzieci z przesiewu. Także one są leczone, jeszcze żadno z nich nie jest leczone terapią genową, bo one się pojawiły przed 1 września. Czyli przed tym okresem, od kiedy terapia genowa jest refundowana w Polsce, ale są leczone niektóre z nich lekiem doustnym, niektóre z nich lekiem dokanałowym. Lekiem doustnym dlatego, bo mamy badanie kliniczne. To jest lek, który nie był dopuszczany od 1 miesiąca życia, ale to są pacjenci, którzy na to się zdecydowali w ramach badania klinicznego. I mamy te dzieci, one rzeczywiście rozwijają się doskonale. To jest im wcześniej włączone leczenie, tym szanse na to, że dziecko będzie rozwijało się jak jego zdrowy rówieśnik, jest bardzo duże. Działając na te dzieci przedobjawowe, bardzo wcześnie rozpoznane, mamy szansę nigdy nie dopuścić do powstania objawów choroby. Dzieci z przesiewu leczone, które rozwijają się bardzo dobrze, rozwijają się prawie albo zupełnie jak zdrowi rówieśnicy. Natomiast co do tych pacjentów, którzy już są objawowi, którzy mieli włączone
włączone leczenie później, pacjenci dorośli, starsi, nasi pacjenci, którzy mają już kilkanaście lat. To są pacjenci, którzy oczywiście mają ogromne niedowłady, mają często problemy z oddychaniem i tak dalej. Oni wszyscy dostali też leczenie w ramach programu lekowego. U większości z nich to leczenie jest również skuteczne. Znaczy się nie znaczy, że my odwrócimy tą chorobę, ale na pewno zatrzymamy jej postęp, plus pacjenci zwracają uwagę na to, że są troszkę silniejsi, że potrafią lepiej podnosić ręce, że potrafią lepiej władać palcami. Także mamy dla tych pacjentów naprawdę pełną ofertę i mamy nadzieję, że rdzeniowy zanik mięśni nie będzie już nigdy chorobą śmiertelną, tylko będzie chorobą przewlekłą, a ja mam taką swoją po cichu nadzieję, że będzie chorobą historyczną.